Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z Żuraw Vloguje. To jest taki specjalny vlog, który nagrywam z okazji tego, że na moim kanale została przekroczona niedawno magiczna liczba 100 widzów. A właściwie w tej chwili, na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam tego vloga, mam ich już 113 i wszystkim tym 113 osobom, które zasubskrybowały mój kanał, którym z jakichś względów podobają się moje filmy i które chcą oglądać kolejne moje produkcje, chciałbym serdecznie podziękować za wasz udział, za wasze wsparcie, za wasze pozytywne komentarze, za wasze łapki w górę. I oczywiście namawiam do dalszego subskrybowania mojego kanału oraz do oglądania moich filmów. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Naprawdę, jest to dla mnie bardzo ważne i daje mi to dużo pozytywnej energii z waszej strony, że po prostu mam chęć dalej nagrywać. Fakt, oprócz tego, że chcę wam wszystkim podziękować, muszę też przekazać kilka spraw. Na pewno dało się zauważyć ostatnimi czasy, że na moim kanale spadła ilość filmów. Przez jakiś czas tak będzie, ponieważ, no powiedzmy, wynikło mi w życiu kilka spraw, a do tego jeszcze w pracy sytuacja zawodowa nieco się komplikuje, bo pewne rzeczy wywracają się do góry nogami. Ale jakoś to, myślę, przeżyjemy i będzie dobrze. Więc no, codziennie filmów wrzucać nie będę na razie przez jakiś czas. Pewnie to będzie ze 3 filmy w tygodniu. Mam nadzieję, że się uda. Na najbliższy czas na pewno będzie FIFA 14 Ultimate Team kolejny odcinek. Później albo nagram odcinek z Derta 3 kolejny odcinek, bo dawno nie było. Albo z Magic the Gathering Duels of the Planeswalkers 2012. A później będzie to dalej, na pewno znowu FIFA i może potem Battlefield, Kingdoms of Amalur i tak dalej, i tak dalej. Będę tam starał się co jakiś czas kontynuować po jednym odcinku z każdej rozpoczętej przeze mnie serii. I do czego ja bym chciał, do czego jeszcze zmierzam? Bo chciałem powiedzieć, że bardzo was wszystkich proszę, moi widzowie, o to, abyście w komentarzach pod tym filmem zadawali mi jakieś pytania, ponieważ bardzo chciałbym nagrać taki pierwszy odcinek Q&A, czyli Questions and Answers, pytania i odpowiedzi do Żurawia, do Żuraw.pl. Więc w komentarzach pod tym filmem proszę piszcie jakieś swoje pytania, jakiekolwiek, mądre czy głupie, no bo może jak się trochę ich nazbiera, to nagram odcinek, postaram się odpowiedzieć na większość z nich. Chyba że będzie ich mało, to na wszystkie. No chyba że będą jakieś zbyt osobiste albo zbyt, no powiedzmy, intymne, no to w takim razie prawdopodobnie na nie nie odpowiem. I aby was zachęcić do udziału w tej zabawie, ponieważ Q&A to są fajne filmy i wielu youtuberów je robiło i wiem, że ludzie lubią taki kontakt z youtuberem, trochę się o nim dowiedzieć więcej niż tylko w co gra, jak gra i tak dalej, więc aby was zachęcić do udziału właśnie w Q&A, w pomocy w nagraniu mi takiego Q&A, to proszę was o zadawanie pytań pod tym filmem i w nagrodę, tylko jeszcze się zastanowię, ale na pewno wśród osób, które zadadzą mi najciekawsze według mnie pytania, rozlosuję jakieś klucze do gier. Jeszcze jakie, na tą chwilę dobrze nie wiem, bo muszę się rozejrzeć w tym, co ja mam, ponieważ ostatnio nabyłem jakieś Humble Bundle i niektóre gry na pewno nie będę w nie grał, więc klucze mi zostaną. To jakieś indyki były, czyli takie gry indie niezależne. Ale tam coś tam się wynajdzie, coś jeszcze mi z poprzednich zakupów zostało. Czasami mi coś przybędzie, więc dzielić mam się czym? No kilka jakichś tam gierek, nie wiem, jednej osobie, może dwóm, może trzem. Coś podaruję, chociażby po jednym kluczu. Tak mi się wydaje, że tak będzie fajnie. Na pewno to będą klucze albo do Origina, albo do Steama, ale prędzej do Steama, podejrzewam. Więc jeżeli ktoś chce mieć szansę na to, żeby wziąć udział, a już jeden konkurs był na baner mojego kanału i zwycięzca plus jedna osoba dostały klucze do gier, więc to nie jest tak, że ja nie spełniam danego przez siebie słowa. Więc mówię, jeżeli zrobicie mi tą przyjemność i pomożecie mi zrobić odcinek Q&A, czyli zadacie jakieś pytania, a ja potem sobie to jakoś przerobię, wybiorę jakieś takie najfajniejsze i zrobię z tego Q&A, to na pewno osoby, które się do tego bardzo przyczynią, będą mogły liczyć z mojej strony na małą gratyfikację.
Już, to by było chyba na tyle. Podziękowałem za 100 widzów. Mam nadzieję, że w miarę. Mam nadzieję, że liczba tych widzów będzie stale rosła. Tak, mam nadzieję, że ta liczba powoli będzie stale rosła i będzie poszerzał grono swoich odbiorców. Ponieważ no, no w jakiś tam sposób na pewno ten kanał Żuraw.pl daje mi jakąś tam radość i satysfakcję i zadowolenie. Więc tak, do dzieła, pomóżcie mi trochę kontynuować dobrą zabawę na tym kanale. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, za dobry odbiór, za pozytywny odbiór mojego kanału, mojej osoby, moich filmów. Zapraszam was wszystkich serdecznie do dalszego oglądania i zapraszam do dalszej współpracy z kanałem Żuraw.pl. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia i cześć. Hej.